Super festiwa to nie wszystko jedno. To jest mój kolektyw, nigdy stopi bez przerwy. Nie to jeszcze ja? Jesień. Chodzę dziś na scenę jak na tory ci koleś. Ha ha. Ultramagnetic MC'sko. Nie robimy show tak jak żami się żar. Pamiętam. Kurwa, a ja miałem gdzieś tą płytę, kurwa. Chuj wiedział na jazd teraz. A tak, to nie kukę. A ciekawe, czy tutaj tylko Wolta 11-3 zrobił. Jest, wszystkie tury są, kurwa. Ale sztos. Kurwa, ludzie to mają. To jest bardzo fajny płyt, żeśmy samplowali. Nie wiem, może kurwa, no, może na okładce gdzieś, kurwa. O, a tu jest kurwa, tylko czekaj, to trzeba kurwa jakoś wziąć i tam. Kurwa, pa. Witam Państwa serdecznie po długiej przerwie, wracam do vlogowania, byłem turbo zajęty, musiałem dużo rzeczy robić na kompie, musiałem dużo rzeczy robić też na żywo. Nagrywamy też płytę razem z Naganem, więc jesteśmy delikatnie wyrwani. Właśnie dzisiaj chyba wybiorę się do naszego pseudostudia, w którym kurde realizujemy oto te nagrania. Jak widzieliście przed chwilą, Marcin był u mnie na kawie i często tak się dzieje, gdyż Marcin ma po drodze z siłowni moje mieszkanie. No i pijemy kawę, rozmawiamy o różnego typu rzeczach. No i co, zapraszam na vloga. A już za chwilę pokażę Wam właśnie w tym oto vlogu, jak byliśmy ostatnio na realizacji teledysku do nowej płyty Picha. I tam graliśmy rolę, ja tam porywam chłopa. Oczywiście to nie będzie pokazane, nie będę tutaj spoilerował za bardzo. Ale był tam też Koza Nostra, KNT, Redix Szef, który po prostu mieszka w miejscu, gdzie żeśmy jakby nagrywali klip. Koza Nostra, Redix Szef i Tomek reżyser, u którego kurwa nic nie drga. Kino akcji, poważny. Poważny kino akcji? Tak. Komu kręcisz teledysk? PIH. Dobra. Też mam tego gimbala, mam go kurwa dosyć, kurwa schowałem go ostatnio do tego. Patologia. Chcę mam powiedzieć, że co? Ale to wiesz, było? Mareczku, jak to mówi stare przysłowie, nie? Nie sztuką jest nagrać zajebiście na redzie, a sztuką jest nagrać na byle czym. Wiem, dlatego nagrywam wszystko. Całe hollywoodzkie kinoakcje. Całe hollywoodzkie kinoakcje rozgrywa się teraz na GoPro, nie? No i o to chodzi. No. A potem ci będą pisać, jak ty to kręciłeś, kurwa. Blair Witch Project. Zapytać. Tak to trzeba było, to ja popierdoliłem schemat, bo ja potem miała kolbiska Shakira, mafia, powinna kolbiska mafia przyjechać. Miała przyjechać. Ja miałem, myślałem o filmie moim, co w ogóle miał być film, tylko co książki poszły, to on miał Hadę grać, bo to jest taki penerek kurwa taki. Bajeruje tak. Wszystkich, a kurwa robi kurwa tak. Lewizny, z tego dupy szaleją. No. A Marek miał Wolta grać. Znany i ceniony pisarz. Chyba idziemy dalej, nie ma co posiedzieć. Broń Boże, nie bajkopisarz. Nie wiem, o co chodzi, tylko że... story. Znany i kochany celebryta. Mamy was. Nie chodzi o szaleństwo, szacunkiem się płaci. Ostatnio też, moi drodzy, spotkałem się z Koza Nostrą, ale w Kielcach. Przyjechał Wojtasowi dać płyty winylowe jego produkcji, czyli ostatnie, które są jeszcze w katalogu RLX, między innymi ta płyta, czyli Stara Szkoła Rapu. Jest tu jeden dodatkowy utwór zrobiony przez RX-a, więc wyrwałem na Jana. Jeszcze nie odsłuchiwałem hardkorowej komercji Boryga. Co jeszcze wyrwałem? Wyrwałem jeszcze Bogdana z Grójca, Faziego, i wyrwałem jedną najważniejszą rzecz, czyli Kodeks. Kodeks 4, którą uwielbiam tą płytę. Najbardziej mi się podobała tam Dorosłe Dzieci we Mgle MS-a. Dwupłytówka, gramatura dosyć gruba, jakby tak powiem. Ciężkie są te płyty i jest ich niewiele, bo tu jest akurat 300 sztuk, ja mam 193 numer. No i tak, no i mam, będę odsłuchiwał. Miałem zrobić unboxing na tym vlogu tego, ale jakby nie chcę mi się tego robić, bo nie chcę was zanudzać. Jak ktoś nie jest fanem winyli, to... A pewnie jest tu parę takich osób, które jest, ale jakby odpuszczę sobie to. I co? Oprócz tego przygotowuję się do
walki bokserskiej z moim kolegą Adrianem. Będziemy się bić na Cancer Fighters, ale to już mówiłem chyba na Instastory i w ogóle na jakichś różnych tam moich social mediach, które polecam, jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, co się u mnie dzieje, to dzieją się na przykład takie rzeczy. I dzieją się też takie rzeczy. Pokaż koksy, co masz w ręce. Żółkę? No to żółkę, tylko XXL-kę dali teraz, bo najpierw dali XXL-kę i była trochę mała, ale ta będzie dobra. No, a Daniel Marko, jak będziesz chciał sobie ćwiczyć te, to masz treningi z drabiną ci wymyślić. Będziesz lubił i będziesz tu chodził tu, o, na tego. Tutaj jakbyście kiedyś chcieli przyjść, to jest Sport Knockout Cafe. Koksu jest pracownikiem Rasza ostatnio i można przyjść do niego na kawę, jakby się ktoś nudził, to do Rasza możecie przyjść. Koksu, od której jesteś? Od 12? W zasadzie do 21. Bo... Od 12 do 21 koksu jest codziennie tutaj? Treningi, bo normalnie to tak wiesz, tak, no, inne godziny pracy, ale... I koksu ma tutaj czajniczek, mleczko, cukier i można do niego przyjść. Także zapraszamy do Sport Knockout Cafe. Ale jak trener daje zjeść, to zjem. Koksu, ja ci powiem tak. Ty jesteś bardzo fotogenicznym gościem i w obiektywie mojej kamery no jesteś po prostu niesamowity, nie? Dziękuję ci uprzejmie. Kawka, wiem. Żeby dziewczyny tak myślały o mnie, a nie kurde. Nie, ty jesteś, koksu, zbyt jakby opresyjny co do dziewczyn, wiesz? Nie jestem opresyjny, jestem bardzo wrażliwy. To jest raz. Druga rzecz, ja jestem bardzo romantyczny. To dwa. A trzy, to że mówię coś do znajomych, koleżanek, przyjaciółek, wiecie, takie, kurde, coś ten, no to tego nie bierzcie na poważnie, bo to jest żart zazwyczaj. Wrócę, kurwa. Z kolana będziesz chłopa walił w łeb? Tak, jak zamknę na linach, to będzie naciągnięcie na kolano, jak w dali bombu. Broza życia, moi drodzy, w klubie Rush, tu jest z nami pomocnik trenera. Co tam pomocnik trenera u ciebie słychać? No nie, kurwa, pilnowałem dzisiaj. Żeby co? Żebyś, kurwa, gruba się nogi nie podnosił przy prawym prostym, ale nic się nie udawało. Tak? Ja to celowo robiłem. Tak jest. Żeby cię zmylić, widziałem, że mnie obserwowałeś. Żeby mnie zmylić, mówię, kurwa. Widziałem, że mnie obserwowałeś. Pilnowałem dziewczyn, żeby ćwiczyły. Dziewczyn? No. Dziewczyny ćwiczą. Ja, palą cały czas. Panie kierowniczko, czy ja palę? Ja palę cały czas. Tutaj z nami Kamil. Kamil pali kalorie cały czas. To jest moja druga na Grecji. Na Grecji śmieszył, kurwa, z tą skakanką. Jak opisi kamerę, to napierdala, nie? Odwróć, zobaczysz, żeby stanie skakać. No, o, już możesz nie skakać. Nie, skaczę. No, czekaj. Jak się nie pije, to na mordzie się taki rumiany zrobiłem, kurwa. Słuchaj, bo ten, bo właśnie nie mam vloga skończonego, muszę skończyć vloga i musimy gdzieś pójść i coś nagrać głupiego, bo ludzie tego oczekują, pęku, wiesz? Co ty mordzę? Jasne, kurwa, na głupotę to ja pierdolę, zawsze byłem najlepszy, kurwa. Ale się dobra. Idziemy coś zjeść po nagrywaniu w studiu. Musimy się przekiereszować przez stan. Ale na skoro teledysk też tu się nałożył. Były zrobione ze dwa. Makary tu nagrał teledysk z rowerem. Pawlak chyba malowałeś tutaj z Wembleyem i z jakimś... Malowałem tutaj z Wembleyem, tutaj taki link. Pamiętam memoria dla Wembleya słynny. Malowałem, aż Ashwan nam pokazywał tutaj techniki malowania. Pokazywał nam końcówki, co jak się robi. Piękny czas. Damian, jak się rozsiadłeś? Jak Niemiec w międzyzdrojach. Ta? Ja, szyn, to ja, ich keine gute Messe schaffen, oder zweite Zimmer, ja, reine kleine Maus. I schmyfte essen schnitzel. No to już zostawił ziemniaczki. Nie, no bo ja właśnie chciałem mięsko zjeść, a ziemniaczki zostawić. Ładnie, bardzo ładnie. Marek się rozsiadł jak Niemiec w międzyzdrojach. A ty masz łączone z Instagrama? Ten na Instagram mam. Witam Państwa serdecznie, jest godzina 23. Damian do mnie zadzwonił, ponieważ wymyślił sobie, że będziemy teraz o godzinie 23 przyklejać gąbki na sufit. Masz
Ale jak, a dobra, pokrowiec na mikrofon założymy. Tak, no. Tak, i wiadomo, przed przyklejeniem gąbek do ściany należy ściany przygotować, mianowicie odtłuszczamy ją. Do tego celu użyłem takiego to pojemniczka wypełnionego wodą oraz płynem do mycia naczyń i kupiłem gąbeczki w Żabce, kurde drogie. Przed chwilą, a właśnie ci muszę przelew zrobić. Gąbki dostaliśmy od Wrzeciona, od niego ze studia. Miejsca do jakby pokrycia tymi gąbkami jest niewiele, ale jest. No tutaj żeśmy trochę oblepili i jakby musi się dobrze rozchodzić dźwięk. No tu w ogóle ten pułapki, które dostaliśmy, to nagana dostałeś od LDZ, tam od, czy od Gienka z Destruction Herby. Co? No ten był. Dobra, daj Marek tą. Co? Tą miskę. Jako ten sufit odtłuszczę, bo wiesz. Delikatnie go tylko przetrzyj, kurwa. Połóż sobie go tutaj, kurwa, obok słuchawek i wyjebane torby, no kurwa. Weź Damianek, bo ty to masz, kurwa, dzisiaj akcję, kurwa, blokers, kurwa, straszną. 23, wiesz. Damian pracuje, to jest pierwszy raz filmik, na którym Damian pracuje. Nie, no raz jeszcze tylko malował w lakasie tę ścianę, nie? Tak. Przecież jest to odtłuszczył. Delikatnie tylko, nie? No. A fajnie, bo tu jest, wiesz, zaokrąglony ta góra, no, więc się... trzymało, mówię ci. Ale to nawet nie o to chodzi, tylko dobrze, że tu nie ma, wiesz, takiego kwadratu czystego, tylko że jest... Znaczy rogi są, nie? Pułapki by się w rogach jeszcze przydały, ta. Takie, wiesz, jak żeśmy mieli w starym studiu, nie? Słuchajcie, jak kleicie gąbki, to używajcie kleju w sprayu. Wrzeciąg nam tu sprzedał, kurwa, bajerę taką, że... trzeba robić klejem i taśmą dwustronną. No i jak widzicie, gąbki się trzymają. Są co prawda obszarpane, ale wypełnimy to, bo jeszcze może Antona przydusimy, żeby nam dał trochę gąbek. I ogólnie to Damian tutaj tam mówi, że ta taśma jest zbrojona i że ona jest w ogóle, wiesz, petarda, nie? Kurwa, mało mamy tą kabinę. Wcześniej to mieliśmy taką, że była trzy razy większa niż to pomieszczenie, w którym w ogóle raz, teraz siedzimy. Raz. Nie, raz. No już lepiej odbija. Lepiej odbija. Raz. Mówię raz, ci, że ten ekran, raz, kurwa... Raz. Ten ekran... Kurwa, już lepiej to, bez kitu. Tu się da jeszcze jedną. Ten ekran, jeszcze jedną i tu na sufit. Ten ekran akustyczny to trzeba zamiast tego czerwonego wpierdolić tu. A ten to najlepiej by było. Ale już nie róbmy już tego. Ten czerwony to najlepiej jakby nam nad głową wisiał, kurwa, ci mówię. Nie, no. Jeszcze raz, dobra, okej. To musimy obkleić na tutaj tą wnękę, nie? Wiem, bo to jest tu się tak samo tu mówi. W tej wnęce w ogóle miała być, kurwa, realizatorka, tu mieliśmy zamontować ten stolik i tutaj to miało, kurwa, stać wszystko i wtedy by się mieściło wszystko elegancko, kurwa, i by było więcej miejsca. Ale wyjebaliśmy na to jaja, wzięliśmy stolik od dzicha z lakasy i wyjebane jaja, kurwa, no nie? Nie będziemy się, kurwa, czaić, no nie? Słuchajcie, hip-hop się da zrobić, kurwa, bardzo... dobrym sumptem, tanim, fajnym, ładnym, tanim, przede wszystkim dobrym, bo tanim. A to jestem ja.